Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy, kandydat na wójta gminy Marcinowice, zbieżność nazwisk. Dzień dobry. Panie prezydencie, jak to się stało, że jeszcze niedawny warszawiak wrócił ze stolicy do Świdnicy, a dziś startuje na wójta gminy Marcinowice? Rzeczywiście taka ciekawa kolej rzeczy. Zdarzyło się, że dokładnie 9 lat temu wróciłem ze stolicy do Świdnicy na zaproszenie obecnej prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej i od 9 lat właśnie współpracujemy w Urzędzie Miejskim Świdnicy. A z racji mojej przeprowadzki 2 lata temu na terenie gminy Marcinowice, zadomowiłem się tam po prostu i mam dużo przyjaciół, dużo znajomych, społeczników, jestem włączony w różne działania też na miejscu. Tak się złożyło właśnie, że zdecydowałem się na start. Chciałem rzucić rękawice obecnemu wójtowi. No walczy pan w mateczniku PiSu. Można to tak ująć, ale nie każdy pewnie wie, nie analizuje wyników z ostatnich wyborów jesiennych. Okazuje się, że na przykład kandydatka Platformy miała dużo wyższy wynik niż kandydatka PiSu w tej gminie. Także to są takie może czasami mity, które może powtarzamy też wszyscy z racji tego, że... Mówi pan o jakich wyborach, przepraszam? Jesiennych parlamentarnych do Senatu. Do Senatu. Ale również jak patrzyłem na wyniki poszczególnych partii do Sejmu, to przykładowo wynik Trzeciej Drogi wspólnie z Platformą i z Lewicą był łącznie dużo wyższy niż PiSu. A jak pan ocenia swoje szanse w starciu z obecnym wieloletnim wójtem Stanisławem Leniem? Myślę, że szanse są spore, ponieważ rozmawiam codziennie z mieszkańcami, którzy przekazują mi swoje uwagi i tam nastąpiło wiele błędów takich komunikacyjnych, pojawiło się wiele konfliktów i chyba osobowość po prostu obecnego wójta zaważyła, że wiele osób stwierdziło, że wolałoby dać szansę komuś nowemu, ponieważ zarządzanie gminą to też jest sztuka kompromisów. I ja w swojej pracy przez wiele lat udowodniłem, że akurat w tym jestem bardzo mocny i uważam, że ta demokracja lokalna to jest właśnie ta sztuka kompromisu, sztuka dogadywania się, słuchania różnych opinii, brania ich pod uwagę. Nie wyobrażam sobie, że będę robił jakąś inwestycje w jakiejś wsi bez konsultacji z mieszkańcami, wysłuchania różnych racji, a niestety takie sytuacje mają miejsce w naszej gminie. A co jest nie tak w komunikacji między wójtem Leniem a mieszkańcami gminy? No mam na przykład takie sygnały i osobiście też tego doświadczyłem, że w momencie, kiedy prosiłem o rozmowę na konkretny temat, konkretnej inwestycji, czekałem na to spotkanie przez wiele miesięcy i jak rozmawiam z mieszkańcami, to okazuje się, że takich sytuacji jest wiele w tej gminie, a przecież to nie jest duża gmina i myślę, że oczekiwanie przez kilka miesięcy na spotkanie w jakiejś ważnej sprawie no jest kuriozalne. Ale w gminie Marcinowice przez ostatnie lata na pewno sporo się wydarzyło, głównie ze sprawą tekturowych czeków przywożonych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet bezpośrednio przez ministra Michała Dworczyka. Tak, rzeczywiście. I ja i mój komitet bardzo dobrze się odnosimy do samego faktu inwestowania, bo rzeczywiście wiele dróg na przykład zostało zrobionych. Z tym, że też diabeł tkwi w szczegółach. To, co słyszymy od ekspertów i od mieszkańców, zwracają nam na to uwagę. Mamy też zdjęcia tych inwestycji. Niestety okazało się, że w przypadku wielu dróg nie było remontowanej, wymienianej sieci wodno-kanalizacyjnej i już dzisiaj na tych nowych drogach są nie tylko pęknięcia, ale również wymieniane są całe elementy tych dróg z racji tego, że po awarii wiadomo, że trzeba na nowo uzupełniać ten asfalt i no jest to dziwne, bo to na przyszłość też wpływa na budżet gminy, ponieważ te wszystkie awarie nie tylko niosą za sobą koszty, ale również te nowe drogi, które wymagają
później uzupełnień w asfalcie, też generują koszty i wydaje mi się, że każda inwestycja powinna być odpowiednio przemyślana, przygotowana i zaplanowana. I jak słyszę od kolegów, koleżanek z samorządów, praktyką jest właśnie taka kolej rzeczy, żeby również sieci były wymieniane, kiedy drogi są robione. Czyli krótko mówiąc, to co zrobiono w jakichś przypadkach, to fuszerka zwykła. Niestety, no tak to wygląda i też kwestia priorytetów w tych inwestycjach, bo to, co słyszę również rozmawiając z wieloma osobami, no to jednak myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób uważa, że są pewne priorytety, czyli najważniejsze dla wielu wsi jest właśnie ta woda, jest odpowiednia nawierzchnia, natomiast drogi, natomiast niekoniecznie kolejna siłownia, których jest bardzo wiele teraz w różnych wsiach, nie tylko w tej gminie. I no, trzeba sobie ustalić pewną wagę tych spraw, tak? Czyli najpierw wodociągi, kanalizacja, a potem atrakcje dla mieszkańców? No myślę, że przede wszystkim to muszą być przemyślane rzeczy. To nie może być tak, że mamy pieniądze, więc robimy teraz wszędzie podobne siłownie. One później stoją, są rzadko użytkowane, na przykład tak jak ja to obserwuję. No i robienie 10 małych placów zabaw też jakby to jest taki znak zapytania, bo może warto zainwestować w jakiś większy, wielofunkcyjny, dostępny też dla dzieci z niepełnosprawnościami, dostępny też jakby, no są takie przykłady w Świdnicy, na przykład w Parku Centralnym. Jest ogromny plac zabaw oblegany przez mieszkańców i nie tylko przez mieszkańców Świdnicy, ponieważ no plac zabaw nie jest równy innemu placowi zabaw i dlatego ja cały czas podkreślam to, że każda inwestycja musi być przemyślana, przedyskutowana, przekonsultowana, zaplanowana i dopiero wtedy przystępujemy do inwestycji, a nie robimy coś na chybcika, a bo tu się jakieś pieniądze gdzieś pojawiły, więc z miesiąca na miesiąc musimy je tam wydać. Czy pan wójt Stanisław Leń zaprzestał naruszania pańskich dóbr osobistych, jak pan napisał na Facebooku? Mam nadzieję, że tak. Co się stało, o co poszło? Mam nadzieję, że tak. To był początek kampanii z grubej rury, można powiedzieć. I byłem zszokowany na początku, że nie przypuszczałem, że obecny wójt będzie używał określeń obraźliwych w stosunku do mnie i byłem zdziwiony, ponieważ te głosy, które do mnie docierały od wielu osób, na początku były wręcz niewiarygodne. Natomiast wspólnie... Czyli co mówił pan wójt? Między innymi określenia różne pejoratywne. Może nie będę wszystkich tutaj wymieniał, bo to nie jest chyba nic dobrego. Przede wszystkim z prawnikiem doszliśmy do wniosku, że też trzeba postawić pewne granice i w trybie wyborczym istnieje ten przyspieszony tryb procedowania spraw i myślę, że takie ostrzeżenie, które wystosowałem, było dość takie jednoznaczne i myślę, że takie sytuacje już nie będą miały miejsca w przyszłości i mam nadzieję, że to będzie taka walka w cudzysłowie merytoryczna. Bo do mnie doszły takie sygnały, że pan wójt zabronił swoim pracownikom zapraszania pana, wpuszczania pana w różne miejsca. Ach, tak. Jest to dla mnie jakaś dziwaczna sytuacja, nietypowa i nie świadczy to najlepiej na pewno o włodarzu i wolałbym już ten temat zamknąć i skupić się na mieszkańcach. Dobrze, to czy Komitet Szymona Chojnowskiego, listy do Rady Gminy zostały zarejestrowane? Oczywiście, mamy kandydatów w każdym okręgu, mamy swoich przedstawicieli w każdej wsi, również osoby współpracujące z nami. W każdej wsi również zaplanowane są spotkania. Nawet jeśli nie ma świetlicy wiejskiej, jesteśmy otwarci również na takie spotkania w innych pomieszczeniach, jeśli są dostępne. I wydaje mi się to bardzo ważne, bo to ta demokracja lokalna to jest właśnie rozmowa z mieszkańcami. Dla mnie ważne jest to, że nawet jeśli przyjdą 2, 3, 4 czy 5 osób i mają coś do przedyskutowania ważnego dla nich, to jesteśmy też w stanie oczywiście poświęcić na to odpowiednią ilość czasu
i przedyskutować to z nimi, bo widzę, że tego w tej gminie gdzieś brakuje, a chciałbym też wprowadzić w przyszłości, w razie pozytywnego wyniku dla mnie, chciałbym wprowadzić również platformę konsultacyjną taką internetową i wszystko konsultować z mieszkańcami, ponieważ uważam, że gmina jest nieduża i chciałbym, żeby oni też czuli to, że uczestniczą w całym procesie przygotowania decyzyjnym. A z jakimi problemami zgłaszają się teraz już w trakcie kampanii wyborczej mieszkańcy gminy do pana? No, problemy są bardzo różne. To są problemy począwszy jakby od chodników, skończywszy właśnie na wodzie kanalizacji. To są najróżniejsze problemy, bo każda wieś ma swoją specyfikę, swoje problemy. Natomiast to, co ja przede wszystkim chciałbym zaproponować na bazie rozmów z mieszkańcami, to ożywienie, taka aktywizacja społeczna. Ponieważ to, co najczęściej mi się pojawia w tych rozmowach, to brak tej aktywizacji społecznej. Mam na myśli konkretnie imprezy, wydarzenia i świetlice wiejskie. Bo co z tego, że powstają na przykład świetlice wiejskie, czy są remontowane, jeśli tam hula wiatr i nic się nie dzieje? Bo o tym często mieszkańcy mówią, że tych zajęć jest za mało. A przecież możemy przykładowo z profilaktyki alkoholowej, z tych środków przeznaczyć konkretne fundusze na zajęcia dla dzieci i młodzieży, różne aktywizujące, rekreacyjne również, nie wspominając o seniorach, którzy są coraz bardziej aktywni, są coraz bardziej wymagający, chcą zajęcia również jakieś sportowe. Także świat się zmienia, polska wieś się też zmienia, być może nie każdy to jeszcze zauważył, ale ja jestem oczarowany i zaskoczony tą energią społeczną, która drzemie w ludziach i którą trzeba po prostu wykorzystać i skanalizować jakoś. A najważniejsza inwestycja, sprawa do załatwienia w gminie Marcinowice w nowej kadencji? Najważniejsza taka do zrobienia od razu. Inwestycja, tylko że ona niestety nie jest do zrobienia od razu, bo to jest inwestycja wielomilionowa, o której mówi się od wielu lat. To niestety tego się jeszcze nie udało zrobić, a przecież też były na to ogromne środki. To właśnie zbiornik retencyjny Kątki Wirki. O tym słyszymy w mediach naprawdę lat, długo. Tak. I myślę, że czas najwyższy, żeby przynajmniej te przygotowania i ta konstrukcja też finansowa, bo to nie tylko gmina, ale również inne instytucje w to muszą być zaangażowane. Czas najwyższy na to, żeby coś zaczęło się w tej sprawie dziać. Bo być może Państwo wiedzą, czytali, że dość często dochodzi do zalewania. Potrzebna jest regulacja też koryt potoków i rzek, które są na terenie gminy i mieszkańcy bardzo często sygnalizują, że to zalewanie w różnych wsiach występuje niestety często. I musimy coś z tym zrobić po prostu. A w jakim kierunku powinna rozwijać się gmina? Turystycznie, czy może jako sypialnia Świdnicy, czy innych miast, czy bardziej rolniczo? Jak pan to widzi? Myślę, że ten rozwój może być wielotorowy i zrównoważony. To oznacza przede wszystkim wykorzystanie potencjału tej gminy, bo pewnie Państwo wiedzą, że jest to gmina pomiędzy Ślężą a Mietkowem. Jest to jedyna taka gmina tak pięknie malowniczo położona, bo aż się prosi, żeby tam ścieżki rowerowe powstawały i niestety to chyba jedna z niewielu gmin tutaj w okolicy, które jeszcze tych ścieżek nie zbudowały, nie powstały tutaj żadne ścieżki pieszo-rowerowe, bo one są chyba najlepsze, najwygodniejsze dla wszystkich. I to jest takie moje marzenie i cel jednocześnie, żeby w końcu przystąpić tutaj do pracy nad tym i żeby te ścieżki powstawały. Są nowe połączenia kolejowe, które też aż się proszą, żeby je wykorzystać i właśnie stworzyć odpowiednią infrastrukturę wokół nich, żeby ci rowerzyści mogli jeździć wokół Ślęży czy jechać w kierunku Mietkowa. Proszę zauważyć, że Sobótka na przykład świetnie z tego korzysta, bo i osoby z Wrocławia i ze Świdnicy i z innych miast przyjeżdżają właśnie w celach turystycznych i nie tylko. Również mieszkańcy, jak obserwuję, coraz częściej korzystają z rowerów i mówią mi, że
no niebezpiecznie jest jeździć przecież, sam tego doświadczam, pomiędzy samochodami, tak? Sam jestem rowerzystą, więc wiem, jakie to jest wszystko ważne, a rowery stały się nie tylko sposobem spędzania wolnego czasu i aktywnością taką sportową, ale dla wielu osób to jest też taki podstawowy środek transportu. Dokładnie tak. Także to jest bardzo ważne, ale rozwój gospodarczy no, jest wielotorowy, czyli w momencie, kiedy dobrze zarządzana jest gmina, to pojawiają się inwestycje prywatne, pojawiają się oczywiście innego rodzaju inwestycje i to też jest jeszcze taki potencjał na pewno do wykorzystania. Mamy również wielu rolników na terenie gminy i oni mają swoje problemy. Jak Państwo wiedzą, też nagłaśniane medialnie obecnie. Właśnie, Pan wspiera strajki rolników? Oczywiście byłem też, uczestniczyłem w tych strajkach na terenie gminy, bo uważam, że samorządowcy... To Pan blokował nam przejazd do Wrocławia? Nie. Samorządowcy myślę, że powinni być obecni i pokazać taką też swoją solidarność. To jest bardzo ważna grupa społeczna w Polsce, myślę, że w wielu gminach, nie tylko w Marcinowicach, bo zaopatrują nas w podstawowe produkty, towary i to, o czym oni mówią, myślę, że powinno być w końcu wysłuchane. To jest problem nie tylko polski, ale ogólnoeuropejski, bo to chodzi nie tylko o Zielony Ład, ale chodzi przede wszystkim też o towary, które napływają do nas z Ukrainy, które są często no, gorszej jakości, dużo tańsze, a niestety wypierają czasami te lepsze produkty i towary z Polski. Czyli embargo dla produktów z Ukrainy? Myślę, że to jest sprawa dla Komisji Europejskiej i dla rządu, na pewno nie dla samorządowca, bo to jest za mała skala. Natomiast ja bym na pewno rozważył takie wspólne działanie na poziomie Polski i Komisji Europejskiej, żeby to było, wszystko się odbywało w jakiś sposób kontrolowany i nie ze szkodą dla naszych rodzimych wytwórców. Zielony Ład do kosza? Aż tak to może nie, ale na pewno trzeba to wszystko skonsultować i zderzyć z rzeczywistością. Dziękuję bardzo. Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy, kandydat na wójta gminy Marcinowice, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Chojnowski. Dziękuję serdecznie.